Stany Zjednoczone uplasowały się na 5. miejscu wśród takich popularnych kierunków, wyprzedzając takie kraje jak Grecja, Tajlandia czy Portugalia. Okazuje się jednak, że Polacy przypłacają średnio 1000 zł na biletach do Stanów Zjednoczonych. W zeszłym roku średnia cena zarezerwowanego biletu wynosiła 2870 zł. Chcielibyśmy poradzić Polakom, jak zarezerwować taki bilet taniej. Dzięki temu możemy zaoszczędzić nawet 55% ceny biletu. Obowiązują takie cztery główne zasady taniego podróżowania do Stanów Zjednoczonych. Po pierwsze, termin podróży. Zdecydowanie powinniśmy unikać lipca. To jest najdroższy miesiąc do podróży do Stanów. Najtańszymi miesiącami jest wrzesień, a następnie kwiecień i maj. Kolejną zasadą, którą rządzą się ceny biletów do Stanów Zjednoczonych, jest nasze miejsce docelowe. Czyli przykładowo, jeżeli chcemy kupić bilet do Nowego Jorku, możemy skorzystać z takiej funkcji najtańszy miesiąc i wtedy wyszukać najtańsze bilety w całym roku. Przykładowo bilet na kwiecień kosztuje około 1400 zł z Warszawy, więc w stosunku do tej średniej ceny biletu to już jest ponad 1000 zł oszczędności. Kolejnym ważnym czynnikiem jest miasto wylotu. Generalnie z Warszawy latam najtaniej, ponieważ tam siatka połączeń jest najczęstsza. Natomiast czasami w niektórych miesiącach okazuje się, że Gdańsk jest zdecydowanie tańszy, dlatego polecamy porównać ceny biletów z różnych głównych miast Polski i przekalkulować, czy przypadkiem dojazd do Gdańska nie okazałby się bardziej opłacalny. Zdecydowanie najczęstszym kierunkiem podróży jest Nowy Jork i tam mamy połączenia bezpośrednie. Również w tym roku zostają otwarte nowe połączenia do Los Angeles oraz do Nowego Jorku i właśnie do tych miast bilety zwykle są najtańsze. Możemy więc zacząć od jednego z tych miast swoją podróż, a potem korzystać już z połączeń wewnętrznych. Generalnie obowiązuje zasada, że im wcześniej zarezerwujemy bilet, tym będzie taniej. Średnio zauważyliśmy, że ceny biletów do Stanów Zjednoczonych są najtańsze 3,5 miesiąca przed okresem planowanej podróży. Co najbardziej polecamy, to zacząć poszukiwania 4-5 miesięcy przed planowanym wylotem i ustawić na przykład alert cenowy, aby sprawdzać, kiedy cena zacznie spadać i wtedy zakupić bilet.